Teraz część druga naprawy klapy bagażnika, czyli poprawiamy to, co spieprzyliśmy. Zaczniemy od usunięcia farby z szyby. Nie chciało mi się skupić na maskowaniu przy malowaniu sprayem, to teraz czeka mnie dodatkowa robota. Oklejamy oczywiście taśmę krawędzie, bo będziemy używać nitro. Na lakierze 1K nitrem bezwzględnie nie działamy, bo możemy zrobić sobie kuku. Po zabezpieczeniu taśmą moczymy czyściwo w nitro i działamy. W komentarzach często prosicie o pomoc, bo coś nie wyszło. Potem okazuje się, że nie robiliście naprawy technologią napraw sam. Wtedy ja piszę, że nie mogę pomóc, a wtedy wy się obrażacie. Jeszcze raz tłumaczę. To nie jest zła wola z mojej strony. Ja nie jestem ekspertem z programu Radzimy Rolnikom. Nie znam wszystkich produktów dostępnych na rynku. Opracowanie technologii to kupa roboty i czasu. Trzeba produkty do siebie dopasować i sprawdzić ich wzajemne działanie. I to w długim odcinku czasowym, bo często babole wychodzą po dłuższym okresie. Zatem jeśli weźmiemy przypadkowe produkty, to może się nie udać. Byłbym radosny jak świniak w gnoju, gdyby wszystko do siebie pasowało, ale tak nie jest. Dlatego opracowaliśmy technologię i dlatego prosimy, żeby ją stosować i to dokładnie. Wtedy rzadko są problemy. A jakby jednak, to możemy pomóc, bo wiemy o co kaman. Dlatego i tylko dlatego nie mogę wam udzielić porady, bo po prostu nie wiem, co się wydarzy, jak zmienicie technologię. Wróćmy do filmu. Użyłem tu kiepskiego czyściwa, które jest niby celulozowe i zobaczcie jak pyli. W tym przypadku to nie ma znaczenia, bo to koniec pracy i pozostało tylko umyć, ale jakby to była praca z sprayami, to byłby problem. Jak widzicie, farba zdjęta bez problemu, bo baza koloryzująca nie była pokryta lakierem bezbarwnym, ale lepiej się skupić na porządnym maskowaniu, bo taka dodatkowa robota jest nam potrzebna jak świni Pampers. No i ta plama. Jedni mówią, że jest ok, inni, że tragedia. To już każdy ocenia indywidualnie, jednak w technologii napraw sam chodzi o to, żeby naprawa była niewidoczna, zatem do dzieła. Z czego się bierze taki błąd? Nie wiem. Lakierowane było na dworze, więc jest sporo czynników związanych choćby z wiatrem. Co by to jednak nie było, ważne jest jak sobie z tym poradzić. Sprawa jest prosta, polerujemy. Uwaga, jeśli chcemy, by polerowanie było wisienką na torcie, a nie na gównie, to polerujemy delikatnie i nie wcześniej niż tydzień po naprawie. Zaczynamy od delikatnego przeszlifowania papierem wodnym z IA 2000. Dlaczego właśnie z IA 2000? Bo tak jest w technologii, bo to sprawdzone. Czy można zastosować inny? Jeśli jest w sklepie napraw sam i jest przewidziany w technologii, to tak. Jeśli nie, a zresztą, czasami odnoszę wrażenie, że szybciej bym ślimaka nauczył stepować niż kogoś przekonał. Ot, życie. Zostawmy to. Do szlifu używam miękkiej strony klocka z rzepem. To już nie technologia, to wygoda, ale można i gołą ręką, no jak widać na filmie. Teraz oczywiście trzeba umyć i to dokładnie. Jak ruszymy do boju z polerką, to ważne, żeby pod gąbką polerską nie znalazły się jakieś ziarenka piasku, bo nam poharatają lakier jak dzik żołędzia. Czysta woda i ściereczka z mikrofibry wystarczą. Często nie docenia się takich prostych zabiegów i później mina rzednie, jak się pojawia skucha, dlatego uczulam. W naprawach lakierniczych i tak jest więcej czekania niż fizycznej pracy, więc nie ma czego skracać. Większy problem będzie na pewno z technologicznymi przerwami. No i teraz crème de la crème filmu polerowanie. Zabieg nieskomplikowany do tego stopnia, że poradzi sobie z tym nawet praworęczny mańkut, ale o pewnych sprawach trzeba jednak pamiętać, bo wszystko można spaprać, jak ktoś się postara. A wiem, że są specjaliści, którzy nawet potrafią wodę utopić. Po pierwsze, przede wszystkim wiertarka musi mieć regulowane obroty. Wiertarki z reguły mają maksymalną prędkość obrotową około 3000 obrotów na minutę. Regulator obrotów ma zazwyczaj oznaczenia typu A, B, C, D, E lub 1, 2, 3, 4, 5. Nie zagłębiam się w temat, czy regulacja jest liniowa, czy nie. Przyjmijmy, że zaczynamy od ustawienia gdzieś między A i B lub 1 i 2 do wyrobienia pasty, tak by nam się nie rozprysnęła po gaciach. Następnie zwiększamy do C lub 3 i na sam koniec zmniejszamy znowu do prędkości początkowej. Po drugie, musimy dbać o to, by pod gąbką była pasta. Zatem jeśli już widzimy, że pasta się wyrobiła, to albo kończymy zabieg, albo dorzucamy towaru. Trzeba być po prostu uważnym, a nie kolesiem, który to nie zauważy muchy, dopóki nie spierdoli zupy.
Jeżeli w jakimś momencie czujemy, że sprzęt nam zaczyna działać ciężej, również dorzucamy pastę albo spryskujemy. Co do spryskiwania wodą, są różne szkoły. Ja spryskuję lekko gąbkę czy powierzchnię, daje to mniejsze tarcie i polerowanie trwa dłużej, ale jest bezpieczniej. No i po trzecie, sprzęt prowadzimy delikatnie, lekko dociskając. Żadnego pchania się jak świnia do koryta, wszystko z wyczuciem. Jeśli będziecie przestrzegać tych wskazówek, nie przypalicie ani nie zerwiecie lakieru. Co do prowadzenia samej polerki, to teoria mówi o systematycznym prowadzeniu od lewej do prawej i od góry do dołu i na odwrót. Ja, jak widzicie, miotam się jak niewidomy z biegunką, ale efekt jest ok. Po polerowaniu wycieramy powierzchnię z pasty, a najlepiej umyć, wytrzeć i przetrzeć, a na koniec użyć płynu Magic, a będzie się błyszczeć jak zęby murzyna. A oto efekt naszych zabiegów. Jak widać, plamę wcięło i nie ma po niej śladu. W rzeczywistości, jak się bardzo wnikliwie spojrzy pod różnymi kątami, to niby coś tam widać, ale w sumie to nie wiem, czy to nie jest siła sugestii. W każdym razie żadna z osób, które nie widziały wcześniej, co tu było grane, różnicy nie widzi. Ale przyznam szczerze, że ekspertów z YouTube'a nie zapraszałem do oględzin. Oni by na bank wypatrzyli, nawet stojąc tyłem w nocy i z zapaleniem spojówek. Obraz z innej kamery i z innego dnia, żeby się jeszcze upewnić, żeby jeszcze raz podjąć trud wypatrzenia czegoś tam. No ale nic tu nie ma. Nic tu nie jest w stanie zgasić nam uśmiechu i radochy. Robota sprawnie wykonana i efekt jest taki, jakiego oczekiwaliśmy. Te końcowe kadry są nagrywane prawie rok po naprawie, zatem można śmiało powiedzieć, że naprawa utrzymuje jakość w długim czasie. Co na pewno niektórych smuci, ale nie ma takiego kozaka, co by to wszystkim dogodził. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, to zawsze daje napęd do działania.